Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mój tydzień z tym autem powoli dobiega końca. Gdy dostałem je od Illegal Night, miałem proste zadanie, teoretycznie, nagrać jakiś fajny film, ale z racji na małą ilość czasu i ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne, to zadanie okazało się nie być wcale takim prostym. Faceci kochają samochody i kobiety, więc mogliśmy iść w tym kierunku. Opcją było również zaproszenie Roberta Lewandowskiego na fotel pasażera i zapytanie go o jego odczucia, gdy okazało się, że nie dostał złotej piłki. Kamera działa? Kamera, mikrofon też dobrze? Raz. Chyba możemy zaczynać w takim razie. Panie Robercie, zapraszamy. Serio myśleliście, że Robert Lewandowski tu przyjdzie, skoro on nawet nie obsługuje klientów we własnej restauracji? Oczywistym byłoby nagranie tego auta w jego naturalnych warunkach, czyli jak lata bokiem po ulicach. Wpadliśmy też na pomysł nagrania kawałka disco polowego z tym samochodem. Raz. Nie no, przecież my nawet nie umiemy śpiewać. A taki tata nawet nie ma slum. Mieliśmy dużo pomysłów. To naprawdę by zrobiło duże zasięgi. Ale Już wielu twórców z tym autem nagrało praktycznie wszystko, więc próba przebicia ich mogłaby skończyć się fiaskiem, a tego bardzo byśmy nie chcieli. Dlatego zrobiliśmy daily. Polataliśmy nim nosem po parkingach. Pojechaliśmy nim na olbrzymie zakupy, aż napisały o nim media. Kusicie? Kusi? No. No dobra. Jak budżet jest nie, wiesz, no limit, no to... Jest limit bagażnikowy, tak? A, jak nie będzie do bagażnika, no to dupa. Na kolana wezmę. O, spryciarz. Sprawdziliśmy, ile de facto to ma mocy. Czyli mamy 3000 obrotów, 125 na godzinę. Trochę nam licznik przekłamuje, bo na zegarach mamy 126, a na hamowi 122, no ale nieważne. Mądrego to aż miło posłuchać. I dostarczyliśmy wam mega frajdę, ponieważ przez bite 6 godzin przewiozłem ponad 100 widzów. A tymczasem pakujemy go na lawetę, bo pora go oddać właścicielowi. A jeżeli chcecie więcej takich materiałów, właśnie takich akcji, to napiszcie do Jose Kolekcjonera. Może udostępni nam jakiegoś innego potwora.